Tadeusz Pietrzykowski, żołnierz Siły Zbrojnych RP, więzień Auschwitz, człowiek, który pięściami wywalczył swoje życie. Pietrzykowski urodził się 8 kwietnia 1917 roku w Warszawie. W młodości dołączył do sekcji bokserskiej klubu Legia Warszawa, gdzie trenował pod okiem Feliksa Stama. Otrzymał szereg pozytywnych komentarzy w międzywojennej Polsce, a prasa sportowa ochrzciła go Teddy. W 1935 roku jego sekcja bokserska awansowała do A rangi w Warszawie, a w 1937 roku zakwalifikował się do finału w Mistrzostwach Polski. Został mistrzem Warszawy w wadze koguciej. Przegląd sportowy z 1938 roku ogłosił go najlepszym bokserem wagi koguciej w Warszawie. Niestety, w tym czasie doznał kontuzji i został wyrzucony ze szkoły, a jego sekcja boksu przestała istnieć. Po niemieckim najeździe na Polskę we wrześniu 1939 roku wziął udział w obronie Warszawy jako ochotnik. Na początku 1940 roku, po klęsce Polski, próbował udać się do Francji, gdzie tworzono polskie oddziały. Został jednak aresztowany na Węgrzech i deportowany z powrotem do Polski, gdzie był przesłuchiwany i torturowany przez Gestapo. 14 czerwca 1940 roku został przeniesiony ze zwykłego więzienia w Tarnowie do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Przybył tam z pierwszym masowym transportem. Otrzymał numer obozowy 77. W marcu 1941 roku Pietrzykowski wstąpił do ruchu oporu Auschwitz, Związku Organizacji Wojskowej, działając bezpośrednio pod kierownictwem Witolda Pileckiego. Kilka miesięcy później wziął udział w zamachu na wysokiego rangą niemieckiego oficera w obozie, komendanta Rudolfa Hessa, pomagając w sabotowaniu siodła konia. Zamach nie powiódł się, ale komendant złamał nogę. Zdarzenie to Niemcy zakwalifikowali jako wypadek, a więźniowie nie zostali ukarani. Później Pietrzykowski zabił psa komendanta, który był szkolony do atakowania więźniów żydowskich i zabił co najmniej jednego z nich. Psa ugotowano i zjedzono. Jednym z członków załogi Auschwitz był wicemistrz Niemiec w wadze średniej Walter Duning. Gdy ten spotkał Pietrzykowskiego, rozpoznał go i zaproponował walkę bokserską. Nagrodą miała być dodatkowa porcja żywności. Walka nie była rozstrzygnięta, ale Pietrzykowski był przez wielu uważany za zwycięzcę, ponieważ jego przeciwnik był lepiej odżywiony, lepiej wypoczęty i miał przewagę wagową, nawet 70 kg. Niemcom taka rozrywka bardzo się spodobała i zaczęto organizować walki bokserskie. Pietrzykowski zmierzył się w Auschwitz z wieloma przeciwnikami, w tym z innymi polskimi bokserami, m.in. Michałem Janowczykiem. Pietrzykowski starał się dostosować swój styl walki do przeciwników. Unikał zranienia innych więźniów, tłukł porządnie jedynie strażników, którzy rzucili mu wyzwanie. Starał się walczyć maksymalnie widowiskowo, tak aby Niemcy nie chcieli go skrzywdzić. Po prostu chciał im dostarczyć porządnej rozrywki. Wiedział, że od tego zależy jego życie. W szczególności starał się pomóc żydowskim bokserom, z którymi walczył, wiedząc, że walki były dla nich dużo bardziej niebezpieczne. Dawał im fory, aby wypadali jak najlepiej, by Niemcy nie uznali ich za bezużytecznych i nie zgładzili. Odniósł zwycięstwo nad niemieckimi zawodowymi bokserami, takimi jak Wilhelm Meyer i Harry Stein. Z czasem Pietrzykowski zyskał sobie pewien szacunek. W maju 1941 roku dostrzegł, jak jeden ze strażników okłada pięściami mężczyznę. Pietrzykowski wyzwał go na pojedynek, ratując tym samym życie więźniowi. Tym więźniem okazał się później Maksymilian Kolbe. Ze względu na jego styl, który sprzyjał unikom, Niemcy nadali Pietrzykowskiemu przydomek Biała Mgła.
Walki bokserskie dla rozrywki niemieckiego personelu odbywały się właściwie co tydzień, w każdą niedzielę. W Auschwitz Pietrzykowski stoczył blisko 60 walk, przegrywając tylko raz z żydowskim bokserem, mistrzem świata wagi średniej, Leo Sandersem. Nagrodą za zwycięstwo były przywileje wynikające z możliwości wyboru miejsca pracy oraz dodatkowe jedzenie, którym często dzielono się z innymi więźniami. Zaproponowano mu również współpracę, co wiązałoby się z wolnością, jednakże Pietrzykowski nie chciał mieć nic wspólnego z Niemcami. Został skierowany więc do eksperymentów. Celowo zarażono go tyfusem przez personel medyczny podczas kontroli w szpitalu obozowym. Przeżył. W 1943 roku Pietrzykowski został rozpoznany przez urzędnika niemieckiego Hansa Ludkemeyera, który był na jego walce w 1938 roku. Ludkemeyer zaprosił Pietrzykowskiego do przeniesienia się do nowego obozu, na co ten się zgodził. Do przeniesienia doszło 14 marca 1943 roku. W marcu 1945 roku, gdy zbliżał się front wschodni, Pietrzykowski został przeniesiony do obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen. Przeżył tam do wyzwolenia obozu miesiąc później, 15 kwietnia 1945 roku. Po wyzwoleniu wstąpił do pierwszej dywizji pancernej generała Stanisława Maczka, gdzie zajmował się prowadzeniem ćwiczeń sportowych dla żołnierzy. Kontynuował też występy w ringu. W 1946 roku zdobył tytuł mistrza dywizji w swojej kategorii wagowej. Po wojnie powrócił do kraju. Z powodu trwałej utraty zdrowia w obozach koncentracyjnych nie powrócił do przedwojennego poziomu w uprawianiu pięściarstwa. Po ukończeniu Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w 1959 roku był przez wiele lat nauczycielem wychowania fizycznego i trenerem oraz instruktorem wychowania fizycznego w Bielsku-Białej, gdzie zmarł nagle 17 kwietnia 1991 roku. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie. Kolejną biografię zapraszam Was na kanał Światowa Historia, na Instagrama Światowej Historii oraz grupę na Facebooku Na Osi Czasu. Czekam na Wasze komentarze. Trzymajcie się. Cześć.